Eryku, to ja. Wiem, że tam jesteście, więc otwórz. Stefani? Gdzie Eryk? Nie rozumiem, o czym mówisz. Wiem, że tu jest. Nie ma go. Masz ostatnią szansę, żeby powiedzieć prawdę. Albo twój brat pójdzie do więzienia. Przestań. Jak śmiesz mnie oskarżać? Zerwałam z Erykiem. Tu go nie ma. Czemu miałabym ci wierzyć, skoro wiem, że tu był? Znajdę go. Wyjdź, bo wezmę policję. Przestań. To ty przestań. Wyjrzę przez to okno. Eryka tu nie ma. Masz ostatnią szansę, żeby powiedzieć prawdę. Inaczej twój brat pójdzie do więzienia. Przestań. Jak śmiesz mnie oskarżać? Zerwałam z Erykiem. Tu go nie ma. Czemu miałabym ci wierzyć, skoro wiem, że tu był? Znajdę go. Wyjdź, bo wezwę policję. Przestań. To ty przestań. Wyjrzę przez to okno. Wszystko wytłumaczę. Nie ma go. Nie ma? No pewnie. Cały czas ci to mówię. Wiem, że tu był. Eryk Forrester na Gzymsie, goły jak święty turecki. Tam musi być kobieta. Poszła do niej Stefani. Zaraz polecą iskry. Jesteś zadowolona? Widzisz, że nie ma tu Eryka. Wyjdź, nie tak szybko. Wynajęłam detektywa. Jechał za Erykiem. Aż tutaj. Nie wywiniesz się, moja panno. Nie masz prawa tu przychodzić. Szukam swojego męża. Nie ma go tutaj. Detektyw zadzwonił do mnie, jak zobaczył, że Eryk tu wszedł. Nie zaprzeczaj. Podejrzewałam, że sypiacie ze sobą, ale nie byłam pewna, dopóki nie znalazłam tabletek. Policzyłam je. Wiem, że je bierze. Eryk nie potrzebuje takich rzeczy. Idzie za głosem natury. Eryk od lat jest głuchy na ten głos.
Przykro mi, Forrester. To sprawa służbowa. Nie rób ze mnie idiotki. Nie mów, że go tu nie było. Dobrze. Był. Dziękuję. Tylko po to, żeby mi dać prezent walentynkowy. Dotrzymuję słowa. Chciałam, żeby został, ale kazałam mu odejść. Dlaczego mam ci wierzyć? Co mam zrobić? To nie moja wina, że Eric nadal mnie kocha i że nie chce być z tobą. Pięknie. Stefani, wyjdź stamtąd. Dłużej tu nie wytrzymam. Nie zbliżajcie się. Wiem, że nie odzyskam męża z dnia na dzień, ale uda mi się, pod warunkiem, że ty będziesz się trzymać od niego z daleka. Nie jesteś dla mnie żadną konkurencją. Nie zamierzam z tobą konkurować. Ale jeśli przyłapię was razem, twój brat pójdzie do więzienia. Nie przyłapiesz nas. Stosujemy się do twoich zasad. Mój brat jest na wolności, a ty jesteś z Erikiem. Musisz tylko sprawić, żeby znów cię pokochał. Powodzenia. Wyjdź, bo zawołam dozorcę i każę cię wyrzucić. Boże, Eric, nic ci nie jest? Myślałam, że cię straciłam, że spadłeś. Poszła? Pozbyłam się jej. Jesteś niesamowita. Udało nam się. Tak. Zdjęcia warte więcej niż 1000 słów. Eriku, będziesz musiał się gęsto tłumaczyć. Jak obejrzysz te zdjęcia, wstrzymasz druk. Ściągam je. Czy to Eric Forrester? We własnej osobie. Skąd to masz? Chcesz zdjęcia? Zachowaj dyskrecję. Zgoda? Zgoda. Wiesz, gdzie wysłać czek. Wiem. Jutro na pierwszej stronie dodatku o modzie ukaże się naga prawda o Ericu Forresterze. Okej, boss. A jakby dać taki nagłówek? Świetny.